Dziś kolejny dzień matur. Tradycyjnie drugiego dnia egzaminu dojrzałości maturzyści mierzyli się z matematyką, ale w tym roku jest inaczej. Zamiast rozwiązywania równań musieli dziś rozwiązać sobie języki i to obce. Dosyć takie porównywalne z próbnymi, jeśli chodzi o poziom. Także jestem pozytywnie nastawiona. Był list o tym, że wygrałeś konkurs fotograficzny i trzeba było się napisać, jakie zdjęcie zrobiłeś, zachęcić kolegę i jeszcze jak przebiegła ceremonia wręczenia nagród. Gramatyka nie była trudna, było w sumie jedno zdanie z gramatyki albo dwa. Dobrze, w sumie podstawa, nic trudnego. Zabawa dopiero od matematyki, WOS-u i reszty od przyszłego tygodnia. Egzamin z języka angielskiego lub innego języka obcego trwał 120 minut. W trakcie egzaminu uczniowie mierzyli się z zadaniami dotyczącymi słuchania, czytania ze zrozumieniem, gramatyki, a także pisania listu. W tym roku po pandemicznej przerwie wróci także egzamin ustny z języka obcego, który zacznie się 10 maja. Musimy wrócić do tej formuły. Jesteśmy do niej też przyzwyczajeni, mamy trochę więcej pracy. Dla uczniów jest to nowość i no nie mają kolegów, którzy mogliby im powiedzieć, jak to było w zeszłym roku, ale my je przeprowadzimy tak jak do tej pory. Oprócz języka angielskiego maturzyści mogli dziś zdawać egzamin z języków francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego na poziomie podstawowym. W poniedziałek kolejny egzamin, tym razem z matematyki.